Używając zamówień sprzedaży możemy także księgować faktury zaliczkowe i faktury korygujące zaliczkę. Nie będę tych dokumentów księgował, pokażę tylko w którym miejscu ustawić zaliczki i w jaki sposób radzić sobie z tym przy zamówieniach. Wybierzmy klienta . Jeśli przejdziemy bezpośrednio z zamówienia do kartoteki nabywcy, domyślnie możemy ustawić procent zaliczek bezpośrednio na kartotece. W zakładce płatności jest pole zaliczka procent, gdzie mogę ustawić domyślny poziom zaliczki, który automatycznie podpowie nam się na zamówieniu. Jeśli nie ustawię, mogę wpisać tą zaliczkę ręcznie. Wybierzmy zapas, aby pokazać wartości. Spróbujemy z magazynu niebieskiego. W ostatniej zakładce mamy zaliczkę procent. Tutaj wpisując procent zaliczki, system aktualizuje wiersze. Teraz, jeśli chciałbym sprawdzić, jaka jest wartość tej zaliczki w statystyce, w zakładce zaliczka, mam informację o wartościach. Następnie, używając akcji zaliczka, mogę zaksięgować fakturę zaliczkową. Mogę także włączyć jej podgląd. Jeśli popełnię błąd lub chciałbym wycofać, księguję fakturę korygującą zaliczkę. System zmieni status na oczekuje na zaliczkę. No i jeśli zostanie dokonana płatność za fakturę zaliczkową, system zezwoli na zaksięgowanie wydania jej faktury pod warunkiem, że w ustawieniach sprzedaży i należności mamy ustawioną sprawdź zaliczkę podczas księgowania. Jeśli to jest ustawione, system nie zezwoli na zaksięgowanie dokumentu WZ ani faktury bez zapłaty za zaliczkę. Jeśli to jest wyłączone, nie będzie takich ograniczeń.